Stanowik, to jest nasz, no, kolejny odcinek. Przepraszam za mikrofon, nie walnąłem. Samo robimy. Mój głos musi oczywiście jakoś przerwać, bo nie może wszystko iść pomyślnie pod względem. Pod względem. Kurna, to jest. To jest strasznie uciążliwe, że za mi. Mnie się lubi ten głos, jakby zmienić miałem takie. No okej, okay, dobra. Musiało przylagować, musiało. Na nie mi FPS-y podpadły. Trudno, żyje się dalej. Ważne, że miał. Dobra, nie mam pewności. Dobra. Pewnie ze względu na to, że mam trochę. A czy podpalane lub. Tak, na jakie mam? Dobra, nie no, na grafice mam dobre wygrywane to wszystko. Nie wiem, coś zacząć po prostu robić szczegółowo rzeczy nowe lub nie nowe. Po prostu jakby być imagine sobą po prostu już w budowaniu wszystkim i tak dalej, bo no mech trochę. Oby tak, by mieć może kordy wioski, jak będę gdzieś blisko się budował. A nic nie wiadomo. W tym. Chyba, że rzeczą jest wszystko już powyjaśniane. Mam nadzieję. Jakimś dobrym momencie lub po prostu. No, tak jest, po prostu. Odcinki będę nagrywał teraz. Próbował nagrywać odcinki z już swoim nagranym sposobem i tak dalej, bo tam, o, żenka i kolega, bo na GTA, bo kiedyś kupiłem, później zwrócił. Nie kiedyś, gdzie dawno kupiłem, później zwróciłem, bo mi się zwróciło, później na nowo kupiłem ją. Czyli zwrot dostanę, ale jakby ten. No okej, okay, no takie, o, bla 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 i takie tam. Spoko, tylko to szczerze nie wiem, nawet jakbym tak powiedział, to jest sprawa moja, czy zwrócę tą grę, czy nie zwrócę. Może teraz nie mogę już zwrócić, bo już mam 10 godzin około, więc no. No trudno by było to zwrócić już jakby kierunkowo na to, że dobra, zwracam grę do widzenia i to tyle, a to jest takie już. No nie, już zwrócić nie zwrócę, bo już nawet jak miną 3 dni od gry, ale mam powiedzmy maksymalnie 2 godziny. No, zwrócę, a tak to już nie, ale no. Jest jak jest. Generalnie. Może tutaj możemy zbudować, bo. Nie jakiś jest to problem z budowaniem, tylko po prostu wymyśleniem budownictwa. Dobra, na razie to postawimy. Tak na wszelki, bo i tak nie mamy drewna, więc. Nic ciekawego nie zrobimy. Już typowo. Na razie zrobimy tak, żeby mieć też zapisane. Ok. Żeby PowerPoint został zapisany. Nagrywane będzie z moim bardziej. Jakby nie zachęcią, co bardziej po prostu. Nagrywaniem to wszystkim, że no to ok. No, tam wszystko, jakby się renderuje, że tam jest wioska nice, więc mam dosyć blisko na to, jak to jest. Odcinek się nagrywa, szczęście, głos mam. Chyba to tyle. Nikt mi na Discordzie nie pisze, bo tak nie, więc mam spokój. Czy się mój nas trzeba poprzeszkadzać, bo. Bez przeszkadzania, no to nie jest mój nos. Nie wiem, czy mam kanał po prostu, czy tako. Może tak, może nie. Nie powiem, że nie. Kurde. Drugą rzeczą, taką ważniejszą, że może za kilka miesięcy, to miałem prawo jazdy, tak dalej, na motocykl. I kurna, jeszcze go wykupić, bo to jest już. Ruszy cię druga faza, żeby go zakupić, bo to, no, mimo że nie, no, trochę kosztuje taka
jakby zabawka, nie zabawka, bo dosłownie jakby podróżowanie, powiedzmy, nawet nie, że to do szkoły, tylko powiedzmy, nie wiem, weekend gdzieś wylecić sobie i sobie pojeździć, no to, no, względem na to, jak wygląda to wszystko, to je kosztuje, nie powiem, że nie, bo wcześniej miałem na KTM, ale takie KTM, no niby jest spoko KTM też, ale na razie bym nie chciał bardziej go, później pomyślałem, że no lepiej nie, no to czułem na Hondę, BMW, chyba Suzuki, chyba tą, Yamaha, a Yamaha najlepiej, bardzo ta MT-07, bo ona chyba w fabryce jest zablokowana 35 kW, czyli tam 47 i chyba tam pod A2 typowo, żeby weszło w kategorię A2. Po, żeby go chyba odblokować, no to najlepiej by było skąd mieć jakby najlepiej 20 lat i mieć już prawo jazdy dwuletnie na MTK. Nie na MTK, tylko na A2, żeby robić na już AW w ogóle i później po prostu się odblokowuje moc tego. Moc full już odblokowanego, powiedzmy, Yamahy, no to z ciekawej możliwości, z ciekawej, po prostu tak, bardziej to wszystko niech przypomnę się, że po prostu z takiej fajnej, no, dla mnie pojeździć sobie to by było nawet spoko. Trochę rodzice mnie ostrzegają, żeby nie kupować wcześniej tyle, bo no trochę się boją mnie, bo wiecie, no bo to, że da się mieć wypadek dosyć, może nie tak szybko, ale łatwo nawet, bo jeżdżąc nawet nie 150, nawet jak się udałoby 200 jechać, to jest już bardzo duża prędkość. No to już jest prędkość trochę jest to już prędkość zabójcza, co no właśnie auto i wyjściem życiem, no nie powiem, że nie jest już takie no hello, bo to jest już taka prędkość bardzo duża, więc jakoś rodzice nie to żebym jeździł, no sobie powiedziałem szczerze, to tak tak, żeby to nie wyszło dwuznacznie i nie dwuznacznie, bo samochodem jako tak to Forda bardziej Mustangiem to się mi tam, ale no jak no spojrzeć na motorze też nie jest jakoś tam no, wejść sobie na jedno koło, pojeździć na jedno kole też nie jest jakimś dużym wyczynem czy coś. Tylko co pojeździć, powiedzmy, pocilować sobie po tym, chillować, nie da się jako tak, ale mieć przyjemność po prostu jeździć i nawet nie przejmować, ale to na początku to ja siebie to muszę tak, nie wiem, na mikro muszę tutaj uzbierać i jeszcze, no najlepiej byłoby wyjść z tą jakby nie inicjatywą, co po prostu z tym, że uzbierać jak to się nazywa? Na prawo jazdy, bo no muszę trochę to zbierać na prawo jazdy, powiedzmy, żeby sobie jeździć na motocykle, no to to wiadomo, jak się na A2 już wyrobi i 2 lata nawet mieć już na A2, no to później pójść wyrobić na już a w ogóle, no to już jest takie bardziej zbędne, co niezbędne. Dobra, na A2 może jeździć, ale jakby nie odblokuję sobie pełnej możliwości, powiedzmy, motocykla, bo on jest trochę na początku będzie mocno dławiony z tym, że no ma moc większą od siebie, że on ma, powiedzmy, w papierach napisano większą moc, a tutaj powie, że nie, takiej mocy nie, tam nie widzę szkieletów, jak one muszą strzelać, a nie one są zbędnym mobem.
Ja jeszcze. No strzela mi stamtąd. Chodź tu bliżej, to wtedy się będziesz bawił, za mnie daleko, kurna. No. No i jesteś tutaj. No że odepchnąłeś mnie. Tyk. Do widzenia, ciebie już nie ma. Gdzieś tu było żelazo, bo widziałem z góry, to... Gdzie, Jezu, ile tych żelazów może być? Tak mamy, no to jest... Takie niepotrzebne, realistycznie, tak dalej. Dobra, nikt nie napisał mi na Discordzie, bo jeszcze tutaj czytałem i ktoś mnie jeszcze zapraszał. Nie wiem kto, więc nie przejąłem po prostu, bo... Muszę kogoś bardziej znać pod względem tego, czy ma tą przyjemność dostać się do grona znajomych na Discordzie, to jest takie... To mi nic nie zrobią, chyba że mnie właśnie zombie rzuci. Nic nie widzieć z niego. Koble to mam 30, więc dostać się wydosane. A ciebie zombie policzą to, że już nie żyjesz, no. Nie wiem, co mój nos po prostu odwara, że po prostu nie pozwala, to jest już magia mojego nosu, to nie jest jakby jakoś kierowane na to, ale to jest tym... Szkoda kurna gadać, po prostu to jest dla mnie uciążliwe. W niektórych momentach to jest już... No tu jeszcze jest, no to widać. Nie, pyk, pyk. I tu jeszcze, o! Więcej żelaza nie zaszkodzi z względem tego, że no trochę będziemy potrzebować, bo... Dziś, że coś widzicie, ostatecznie. Tam pająk, on pójdzie tutaj do mnie zaraz, zauważy gracza. I byk trzeba... atakować, a mój nos po prostu nie... już dobija. Tym... No, jakbyście widzieli więcej. Hej, odcinkowek jest 12 minuta. Spoko. Nie narzekam. Jaka jest? Ta. Minuta odcinka. Ważne, żeby spędzić na odcinku trochę ciekawych rzeczy, trochę pozdobywać i też może poopowiadać coś i to tyle. Ale no kurde, korci już tak na nie wiem, samej ciekawości, by chciałeś pojeździć na motorze. To jest takie wyrobić sobie prawo jazdy i zakupić, bo no wiadomo. Ten MT-07, prawda, od Yamaha MT-07 kosztuje 34 400, czyli może powiedzmy 600 dodać, bo to będzie gdzieś kosztować nie wiem, jak się tam do niego ładowarka 500, co tam 600 zł na akumulatora, no to już nam wychodzi po prostu no powiedzmy nawet już 600 powiedzmy złotych nam dodatkowo wyjdzie, no to mamy już no 35 tysięcy i wydaj tyle i kurna jeżdżę sobie jeszcze, to tak trzeba go jeszcze zarejestrować na mnie, czyli to jeszcze z urzędem się bawić. Tak, z urzędem to będzie zabawne, to jest takie dużo wymagania trochę, nawet nie wymagania jak wymaganie, ale dużo będzie chodzenia, żeby załatwiać go, zarejestrować na siebie, żeby dali blachy na nie, do niego i tak dalej. I jeżdżę ubezpieczenie na wypadek. I takie ubezpieczenie, jakby mi się nic stało motorowi, to tak, a tak to ta część, jak się jedzie i ma się przy dużej prędkości i się wpadnie na motocykl, no to małe szanse są do przeżycia już tak ogólnie mówiąc, bo no wiadomo, trzeba uważać, to jest pierwsza ważna rzecz, żeby uważać i kontrolować, jak się jeździ szybko, nie szybko, bo no prędkość może szybko zabić. To jest
gwarantowano, że to, co można powiedzieć, to jest trochę, nie jak trochę, jak bardziej mówiące trochę prawdziwie, że prędkość może wyrządzić szkody. Że nawet życiowe, jak się wyjdzie z... Jak się jedzie szybko i uda wyjść z prędkości, jakby nie to szybko i da się przejść, no to no, miało się fartę na motocyklu, bo no wiadomo, jak to już jest. Ale zobaczymy, ja muszę na początek. Jakby to co mówię, no okej, okay, to jest trochę mówiące, prawdę może nie. Nie wiem, jak to może określić, jak niektórzy to będą oglądać. Ja po prostu, dla mnie jest to pasja. To jest jakby moja taka druga pasja, dosłownie, że pierwsza była informatyka, wszystko związane z IT i tak dalej, że o to i to. A to jest jeszcze druga taka mubosa, że też to chciałem zacząć realizować kiedyś. To może wreszcie zacząć sobie realizować w tym momencie, w którym ja chcę, a nie tym ktoś rodzice mogą powstrzymać. Wiem, bo jest to troszeczkę niebezpieczne, ale mogę mówić, że będę uważał, ale wiadomo, jak mówisz uważaj, a czasem może się jechać szybciej, to jest różnie. Ale się mówi na początku, trzeba to zacząć realizować swoje plany i mieć... Jakby rodziców też trzeba słuchać, ale w opinie, nie wiem, znajomych czy tak dalej, którzy mogą powiedzieć, mówiąc, że i krytyki, że nie rób tego, czy ten styl, albo najlepsze. Nie wiem, czy to brać pod retorykę, czy po prostu takie śmieszną rzecz, że jak powiedziałem kolegom, że no cóż, na motocykl tak dalej, jeździć sobie tak dalej i no po prostu chcę jeździć, to jakby przez przypadek meldował na niebieskich drogach, jak to mówiąc, żeby przyjeźdźcie na mój pokrzyp, takie w głowie, no przyszli i by się śmieli, że przynajmniej debil zginął, więc jest takie... Znajomych zapraszać, którzy są po twojej stronie? Okej, okay, ale tak... No to jest takie... No okej... Okay. No... Przyjść niektórzy znajomi, ha... Śmieszne i... No i mówić, że debil zginął lub coś, no to jest takie... Mało dla mnie jakby świadczące, czy po prostu... interesujące, po prostu, żeby takich znajomych olać, po prostu. Ale no, to trzeba sobie poczekać, poprzemyśleć, jak to będzie i tyle. Bo teraz mogę mówić i mówić. Czy kogoś to będzie obchodziło? Wiadomo, że nie. Ale jest jeszcze jedno, czyli oto. Ten nasz odcinek? O kurde. To jest już końcówka odcinka. Blisko, czyli minuta i już odcinek jest skończony. No okej, okay, to jest... Szybciej zakończyło się niż... No, dużo było rozmowy i to, co się robi na odcinku, że podcieśnianie drzew, budowanie domu i tak dalej, a sadzonki pewnie mam schowane w skrzynce. Miałem rację, miałem, no. Tutaj gdzieś jeszcze może jedno wyrośnie. Stąd nie wyrośnie już teraz. Niestety.
Dobra, a my co? Widzimy się na stoneczku. Trzymajcie się. Hej.